Z tym, czy uczestniczyć, czy się wycofać i zbojkotować, jest zawsze ten problem, że jak człowieka nie ma, no to właśnie inni mówią za niego. Nawet jeżeli to jest jego książka, prawda? Więc ja wolałem jednak przyjść i powiedzieć, bo uważam, że nie powinna pani go zapraszać. I chciałem to powiedzieć bezpośrednio, dlatego że być może ma pani nadzieję na to, że ten człowiek będzie mówił, a on tylko udaje, że mówi. On nie mówi, on bije słowem. Tak? Ja bardzo długo myślałem na ten temat, co z nim jest nie tak. I ten człowiek, i w ogóle sam fakt, że o nim rozmawiamy, powoduje, że on już rośnie. Wie pani, to już jest problem, że w ogóle poświęcamy mu przestrzeń, bo ludziom się zaczyna wydawać, że on jest ważny. Moim zdaniem jest zupełnie nieważny, natomiast jest niebezpieczny i powiem dlaczego. Natomiast wrócę do tego, że on nie rozmawia. Z językiem jest tak, że on został wymyślony jako zastępstwo dla przemocy. Znaczy kiedyś, żeby załatwić konflikt, na przykład musielibyśmy się pobić albo zabić. Dzięki temu, że mamy język, możemy o tym porozmawiać. I kiedy on wypowiada słowa, to wydaje się, że on mówi, że on komunikuje. I dlatego powiedziała pani we wstępie, że no, jest wolność, prawda, więc on także ma wolność wypowiedzi. Tak, wolność wypowiedzi, ale nie wolność uderzania słowem. Ten człowiek jest z wykształcenia aktorem, w związku z tym jego emisja głosu, jego umiejętność mówienia jest narzędziem uderzania w innych ludzi. On używa swojego głosu i języka nie po to, żeby rozmawiać, nie po to, żeby cokolwiek komunikować, tylko żeby bić albo nawet zachęcać do zabicia, prawda? I w związku z tym dawanie jemu przestrzeni jest promowaniem przemocy, prawda? I dlatego zgłosiłem ten problem i chciałem o tym powiedzieć. I już nie będę więcej o nim mówił, bo nie chcę, żeby w jakiś sposób ta rozmowa powodowała, że on się staje ważny. On jest nieważny. Natomiast on reprezentuje jeszcze jedną bardzo groźną rzecz. Mianowicie on reprezentuje kult siły. Dlatego, że wszyscy ludzie, którzy mają skrajnie narodowościowe i takie prawicowe poglądy, oni chcą wyglądać na twardych facetów. Tak? Stąd to jego przebranie, prawda, wojskowe i właśnie ten agresywny głos, nie wiem, kaprala, sierżanta czy majora, który po prostu jest wojskowy. Z kultem siły jest ten problem, że kult siły kwitnie najbardziej wśród bezsilnych. To znaczy, a tych bezsilnych jest bardzo dużo. To znaczy jest bardzo dużo na przykład, nie wiem, młodych mężczyzn, którzy się czują zagubieni w świecie, którzy już właściwie nie słuchają treści, tylko patrzą na formę. Jak wychodzi taki facet, który mówi głębokim aktorskim głosem, który mówi jak kapral albo major, to rośnie w nich takie przekonanie, że być może on ma jakąś sprawczość. On nie ma żadnej sprawczości, on jest nikim, on nic nie może zrobić. Natomiast powstaje takie poczucie, że wzorem mężczyzny powinien być właśnie ktoś, kto rzuca mięsem, prawda? Kto staje, tak jak na amerykańskich filmach, twarzą w twarz w odległości 2 centymetrów do twojego nosa i krzyczy jak coach, prawda? Że masz kimś być. I dlatego to jest niebezpieczne. Więc jeżeli jeszcze jest taka... Ja nie wiem w ogóle, jaka jest sytuacja z tym człowiekiem, ale jeżeli jest w ogóle jakakolwiek wizja tego, żeby on był gdzieś i gdzieś mówił, to jeszcze raz podkreślam, on nie mówi, on używa słowa jak kija, prawda? W związku z tym trzeba mieć, myślę, tego świadomość. Bardzo dziękuję za tę opinię i możemy już nie mówić o samym bohaterze tej historii. Albo antybohaterze. Znaczy bohater w sensie tak, historii. Tak.